Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście, jak zawsze na sam początek, prośba do Ciebie o zostawienie łapenki w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Po prostu automatycznie pomaga to rozwijać cały kanał, także dzięki serdeczne. I lecimy z kuponami na dzisiaj. Oczywiście uzbierało się kilka tych propozycji. Mam nadzieję, że po czwartku pójdzie to troszkę lepiej, bo nie jest tajemnicą, że w czwartek nie poszło totalnie. Zobaczymy, jak dzisiaj potypują osoby, które regularnie podają kupony u nas na kanale YouTube'owym. Jeżeli chciałbyś sobie przewijać od razu do tych kuponów, nie ma sprawy, przewijaj, nie ma najmniejszego problemu. Ja powiem o promocji powitalnej na zwrot kasy za przegrany kupon. Odpalimy konkurs na kasę do zgarnięcia dla Was tutaj na filmie. Zaproszę do grupy, na Discorda, na Instagrama i też na spokojnie swoim tutaj tempem do kuponów dotrzemy. Słuchajcie, zacznę od tej promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Jest to promocja cały czas aktualna w Betfiku. Jest to legalnie działający w Polsce bookmacher. Jeżeli ktoś nie ma konta, a chciałby skorzystać, to można konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No można użyć kodu promocyjnego Obstawiamy. Dziękuję serdecznie. I jak już sobie to konto ewentualnie założysz, to możesz zagrać obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie jaka stawka, po prostu obojętnie jaki kupon, nikt Ci z góry nie narzuca, co i za ile masz zagrać. To może być taki świr na ekstra klasę, gdzieś tutaj z mocnymi kursami, ale wcale nie musi, po prostu grasz co chcesz. Jeżeli wejdzie, to kasa jest Twoja, możesz to od razu wypłacać, nie musisz grać dalej. Jeżeli Twój pierwszy kupon niestety nie wejdzie, no to masz zwrot kasy minus podatek we freebecie, jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie, czyli masz na powitanie od BetClicka taki bezpieczny kupon na dzień dobry. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem, tam jest link rejestracyjny i tak jak mówiłem, założenie konta pewnie kwestia minuty i można tworzyć jakiś kupon właśnie pod promocję. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy, grupy na Facebooku, gdzie jest ponad 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy typerów takich jak Ty. Zapraszam na naszego Discorda, gdzie mamy konkursy, giveaway i jest tam masa kuponów na każdy dzień, na każdą dyscyplinę. I zapraszam na Instagrama, na Instagramie pojawiają się informacje, że jest film, że są typy, że jest live. Wpadnij, jeżeli masz ochotę, linki w opisie pod tym filmem, lecimy z konkursem. No jak zawsze kasa w kliku do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć. Oczywiście subskrybować kanał Obstawiamy, oczywiście zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin. Dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 20, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie czy bez nicku gracza na BetClick po prostu nie biorą udziału w zabawie, czyli standard konkursowy można powiedzieć. Mamy formalności za sobą, możemy przejść do meritum tego kolejnego materiału tworzonego właśnie przy współpracy z BetClickiem, czyli do kuponów. 3, 6, 7. 7 kuponów, ale od osób, które już podawały. W czwartek były debiuty, czyli typowały osoby, które jeszcze na YouTubie nie typowały. Nie siadło nic. Nie jest tajemnicą, że takie dni będą się zdarzały. Za to środa i wtorek całkiem okej, bo tam naprawdę w środę 4 kupony siadły, więc naprawdę od osób, które regularnie podawały. Więc naprawdę okej i do meritum. Mam nadzieję, że osoby, które tutaj regularnie typują, dzisiaj coś trafią, że nie będzie drugiego dnia z rzędu, że nie siądzie totalnie nic. Zaczynamy od kuponu Jacka. No Jacek podał 7 kuponów, 4 kupony trafił, 3883 PLN czystego zysku ma z tych kuponów. Ostatni wygrany na ekranie, mamy 5 typów. Mamy 5 typów zaproponowanych na polską piłkę nożną za 600 zł na 3200. No to jest generalnie mocno stawkowany kupon i piękna potencjalna wygrana może tutaj być. No zdaniem Jacka Górnik naprawia ten błąd z pierwszego meczu. No też błąd, jego zdaniem to jest wypadek przy pracy. Nie wiem jak wy to oceniacie, no ale zdaniem tutaj Jacka Górnik nie przegra meczu wyjazdowego z Wartą Poznań. Warta swoje pierwsze spotkanie również przegrała 1-0 u siebie z Pogonią. No jeżeli chodzi o Górnik, to jak wiadomo przegrali 2-0 u siebie z Radomiakiem. Tutaj mamy propozycję na Górnik z Podpórą. Do tego mamy, słuchajcie, zwycięstwo. Zwycięstwo pod Beskidzia ze Zniczem o 15:00 dzisiaj. No wiadomo, też druga kolejeczka, Znicz pierwszy mecz wygrał 2-0 z Resowią. No pod Beskidzie 1-1 z Wisłą Płock. I tutaj zdaniem Jacka na własnym terenie pod Beskidzie po prostu czysto wygrywa. I mamy do tego 3 gole, nie wiem czy Sosnowiec jest underdogiem, ale 2 gole underdogów, bo my mamy trafienie Puszczy, mamy trafienie Zagłębia Lubin i właśnie mamy trafienie Zagłębia Sosnowiec. No jest lekkim underdogiem Zagłębie Sosnowiec. Czyli po prostu czutka tutaj u Jacka, mam nadzieję, że czutka propozycja na 3 gole underdogów poza tymi dwoma typami, które sobie omówiliśmy. Czyli mamy 3 typy po jednej bramce, Podpórę na Górnik i czyste zwycięstwo pod Beskidzia. 3200 może wrócić. 5 typów z polskiej piłki nocnej. Oby to się udało. Dalej mamy kupon od Andrzeja. 5 kuponów podanych. 2 trafione. 610 zł profitu zostało. No i tutaj mamy grany kupon za 790 zł. Jeżeli wejdzie, fajnie. Andrzej, jeżeli chce, może tu dalej podsyłać swoje kupony na kanał. Będziemy wrzucać. Ale jeżeli nie wejdzie, no to już automatycznie kuponów nie publikujemy. Właśnie w ten sposób gdzieś tam staramy się wybrać z tych wszystkich typerów tych, którzy typują najlepiej. Tak jak Maciej, Emil, Gabriel czy Filip. Prosta sprawa, nie? Tutaj mamy Trebla. I mamy też, słuchaj,
słuchajcie, już widać jaki jest pomysł, bo mamy jedno trafienie Staba Eku, który gra na własnym terenie z Molde. Z Molde, które tak naprawdę za kilka dni ma mecz, co prawda, u siebie z HJK w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, ale oni pierwsze spotkanie przegrali 1-0 na wyjeździe. I tutaj biorąc pod uwagę to, że no w lidze powiedzmy mają dobrą pozycję, bo oni są w czubie tabeli, wiadomo, że Bodo to jest w ogóle poza zasięgiem, są na czwartym miejscu akurat Molde, jeżeli chodzi o Molde. No i tutaj jest mocna wiara w tych gospodarzy, tylko że oni, no właśnie, oni w 5 ostatnich meczach, słuchaj, 4 razy przegrywali. 4 razy przegrywali, z czego w tych 5 ostatnich meczach 3 razy nie strzelili ani jednego gola. No tutaj, zdaniem Andrzeja, głównie przez to, że Molde ma zaraz mecz rewanżowy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, że tutaj ci gospodarze się postarają o tą brameczkę. Podobna sytuacja, można powiedzieć, jest w meczu Kopenhagi, która gra na wyjeździe z Vejle. No i tutaj też mamy bramkę underdoga i Kopenhaga znowu. To jest ekipa, która no za chwilę gra mecz rewanżowy u siebie, tylko że oni są w o wiele lepszej sytuacji, nie? Bo wygrali na wyjeździe z Brady Ablikiem 2-0. No i gospodarze to też, to jest taki sam mecz, też kupę grają ostatnio niestety, 4 porażki z rzędu zanotowali, no troszkę lepiej z tymi golami, bo w tych 4 meczach przegranych ostatnich 3 razy gola strzelili, no ale też nie wygląda to jakoś najlepiej. No tutaj ewidentnie łapane gole mocnych underdogów, ekip, które ostatnio sobie nie radzą. No i właśnie też mamy overka 2,5 goli w tym meczu Brady'a Biku i Szliarnaru. No tutaj statystycznie to wygląda fajnie, bo jeżeli chodzi o Brady'a Biku, który ma zaraz rewanż, może gdzieś tutaj odpuścić, gdzieś tam może jeszcze wierzą po tym 2-0 u siebie, że powalczą. W każdym razie tutaj, jeżeli chodzi o mecze ligowe Brady'a Biku po tych 13 kolejkach, no to mamy średnio 3,5 gola na spotkanie. Jeżeli chodzi o Szliarnar, 3,25. Oczywiście Islandia to już na przyzwyczaiła do tego, że te ich mecze w tamtej lidze są naprawdę overowe. Taka propozycja od Andrzeja, pędzimy dalej do kuponu od Przemka. Tutaj bilans bardzo fajny, bo mamy 5 podanych kuponów, 4 trafione, ostatnie wygrane widzicie na ekranie, 3-3, PLN czystego profitu, czyli same trójeczki w proficie. Za 800 zł jest też ładowany ten górnik, słuchajcie, bo jest ładowany górnik z remisem i over 1,5 gola, czyli generalnie ja widzę, że dzisiaj wiara w górnik jest dosyć duża. Po prostu górnik na kuponie Przemka tego spotkania nie może przegrać. I minimum 2 gole w tym meczu. I mamy też spotkanie Dynama Zagrzeb, ligowe, na wyjeździe z Istrą. Mamy czyste zwycięstwo i w sumie to nie jest głupie, bo oni pierwszy mecz przegrali z Hajdukiem, pierwszy mecz ligowy, to jest 2. kolejka dopiero. No teraz grają z tą Istrą. No i mając tutaj w głowie oczywiście to spotkanie rewanżowe, zastaną na wyjeździe, ale mają 4-0, więc oni zapewne tutaj wyjdą pierwszym składem, tak mi się przynajmniej wydaje, że powalczą o 3 punkty. Zdaniem tutaj Przemka kurs jest godny, bo kurs no zachęcający, żeby sobie to złapać, więc propozycja dubelka na 2238 zł i to wygląda naprawdę ciekawie. Co mamy dalej? Dalej to mamy kupon od Daniela. Daniela, który podał 5 na YouTubie u nas, trafił 3289 zł czystego profitu. Za tysiaka aż jest ładowane, czyli ewentualnie zostanie 289 zł czystego zysku. Za tysiaka mamy, słuchajcie, Rożne w Argentynie. Spotkanie Sarmiento, które gra na własnym terenie z Banfieldem i tutaj mamy tak. Oczywiście jak są Rożne, to ja wam przytoczę cyferkowo, jak to wygląda, czy to w ogóle sens się zastanawiać nad tymi Rożnymi. No jeżeli chodzi o gospodarzy, to wygląda to fajnie. Oni na 5 ostatnich meczów meczowo kryli linię z zapasami, bo raz było 9 kornerów, raz 8, ale poza tym w ostatnich meczach 12, 14, 18. Jeżeli chodzi o gości, o wiele gorzej, bo ostatnie mecze to 8, 6, 8, 9 i 10 kornerów. Więc tutaj nawet gdzieś tam można by się pewnie pokusić o różne gospodarzy, bo oni faktycznie dużo tych kornerów dokręcają. I mamy jeszcze BTTS-a w meczu austriackiej Bundesligi, Wolfsberger z BW Linz. To jest generalnie pierwsza kolejka. To jest generalnie spotkanie Wolfsbergera, który od dłuższego czasu jest w tej Bundeslidze sezon w sezon, ale BW Linz to jest Beniaminek. Oni w zeszłym sezonie grali na zapleczu tej najlepszej klasy rozgrywkowej w Austrii, więc ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. No, generalnie Liga Austriacka, jeżeli ktoś sobie śledzi, też jest tutaj, obfituje w gole. Jest tych goli naprawdę sporo. Mam nadzieję, że to jest jakaś czuteczka, no bo sami pewnie wiecie, że jeżeli mamy pierwszą kolejkę, to ciężko się do czegokolwiek odnieść. Ale jest taka propozycja, więc zostawiamy. Daniel, mówię, 5 kuponów podał, ma prawo podawać co chce. Trzymam kciuki, żeby to połączenie kornera i BTTS-a, kornerów i BTTS-a, no, okazało się trafne. 3 kupony jeszcze na dzisiaj, jeden z nich jest od Szymona. Szymon podał 5, trafił 2. 510 PLN-ów czystego profitu i za 666 jest ładowane, więc automatycznie, jeżeli siądzie, możemy grać dalej. Jeżeli nie siądzie, Szymon odpada z tej puli typerów, którzy podają kupony u nas na YouTubie. No i co ja mogę ci tu powiedzieć? Pierwsza kolejka w drugiej Bundeslidze. Szymon, wydaje mi się, że też liczy na czutkę, bo tutaj nie przekminisz.
Nie przekminisz tych meczów, no po prostu się nie da. Mamy Botim Tuscora w meczu Hanoveru i Elversberga. Mamy, słuchajcie, Magdeburg z remisem. Na wyjeździe nie mogą przegrać z Wejen. I mamy ciekawe spotkanie w tej drugiej Bundeslidze, bo mamy jeszcze mecz Düsseldorfu z Hertą Berlin. I tutaj też jest propozycja na Botim Tuscora, czyli generalnie dużo goli w tej pierwszej kolejce musi być. No i Magdeburg nie może przegrać, żeby treble na 2115 zł okazał się zielony. Chociaż dla mnie czarna magia. Ja to teoretycznie, praktycznie nie typowałbym pierwszych kolejek, bo pewnie sami wiecie, że lepiej sobie poczekać, sprawdzić jak te ekipy wejdą w sezon i gdzieś tam od trzeciej, czwartej kolejki coś rozkminiać. No ale każdy ma swoje pomysły. Kupon od Pawła, to jest kolejna propozycja. Paweł 7, fajnie to wygląda, 7 podał, 4 trafił, ale z tych 4 udało się, dzięki dobremu stawkowaniu, 5041 zł czystego profitu ugrać. Słuchajcie, 2009 mamy na dublu, Zurich z remisem. No właśnie, ja jestem turbo ciekawy. Druga kolejka w Szwajcarii. Oczywiście chodzi o to, że Servette ma zaraz spotkanie wyjazdowe w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów z Genk na wyjeździe. U siebie zremisowali 1-0. No i z racji tego, że jest to dopiero druga kolejka, no to pytanie, czy można to trochę odpuścić, trochę olać, żeby tutaj się przygotować, wypocząć przed tym meczem rewanżowym, żeby powalczyć na wyjeździe. Zdaniem Pawła tak właśnie będzie, bo ładuje nam Zurich z remisem. Moim zdaniem ciekawa propozycja pod teoretycznie underdoga, ale ekipę, która na razie skupia się tylko na lidze. Do tego mamy również podobny tok myślenia, RWDM z Genk. RWDM musi trafić minimum jednego gola i to jest to samo. Genk, to co mówiłem, przed chwilą za chwilę ma spotkanie rewanżowe z Servette u siebie po wyjazdowym remisie 1-1. Tutaj wystarczy brameczka gospodarzy. To też jest początek ligi, bo to jest pierwsza kolejka. Nic się Genk nie stanie, jeżeli gdzieś tam sobie porotują tym podstawowym składem i troszkę ten mecz oleją, zdaniem Pawła. Zobaczymy. No bo ten tok myśleniowy mi się podoba, szczerze mówiąc, nie? Podoba mi się, trzymam za to kciuki. Słuchajcie, kupon od Grzegorza jest ostatnim kuponem. Grzegorz ostatnio trafia. Fajnie trafia, bo 14 kuponów podanych u nas na YouTubie, 10 trafił. Świetny bilans. 8367 zł czystego profitu. I tak jak widzicie, ostatnim wygrany Grzegorz rozbija kupony. Ładuje mocne stawki i omija ten dodatkowy podatek. Dzisiaj robi podobnie, ale dzisiaj gra singielka. Jest też spotkanie na kuponie ekipy, która zaraz ma mecz rewanżowy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. HJK wygrało u siebie z Molde za chwilę, po weekendzie, śmiga do swojego przeciwnika na wyjazd i muszą utrzymać tą jednobramkową zaliczkę, jeżeli chcą grać dalej. SJK, aktualnie grające na własnym terenie, jest liderem ligi tutaj fińskiej. 35 punktów. HJK na trzecim miejscu, 21 punktów. Mamy propozycję czystego zwycięstwa. Powiem wam, że warto się nad tym zastanowić. Nie mówię oczywiście, żeby od razu ładować, grać. Spójrz sobie na ten mecz. Przekmin, że HJK faktycznie za chwilę ma ten mecz rewanżowy. Przekmin, że SJK najlepszą defensywę w lidze ma. Grają aktualnie najlepiej, bo są liderem. Zdaniem Grzegorza oni to robią. Mamy 900 i 910 rzucone w ten jeden typ. Oczywiście, jeżeli stawka byłaby łączna, na jednym kuponie byłby dodatkowy podatek od wysokich wygranych, jeżeli by siadło, bardzo mądrze rozbity kupon. Chciałbym chwalić jutro ten kupon. Chciałbym go chwalić, więc trzymam mocno kciuki. 16:00 u Grzegorza startują emocje i mamy na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, że te kupony mogą nie wejść. Czwartek, daleko nie trzeba szukać przykładu, nie siadło nic i to się będzie zdarzało. Przy tylu kuponach, przy tylu typach, które wrzucamy, wydaje mi się, że to jest nieuniknione. Stety, niestety. Myślę, że jest też tyle tych typów, że każdy może znaleźć coś dla siebie, ale no taki jackpot, że siadły wszystkie kupony, 7 kuponów z jednego filmu, to raz na pół roku. Szczerze mówiąc, nie ma żadnego tutaj wymyślania, nie? Więc pamiętajcie o tym, bo tu, no tu też nie daje nikt żadnej gwarancji. Ja za dzisiaj dziękuję serdecznie, serdecznie dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do zostawienia łapy w górę, zapraszam do naszych wszystkich grup, Discordów, Instagramów, linki w opisie pod filmem. Dzisiaj o godzinie 11:00 transmisja na żywo, jutro film rano, transmisja o 11:00 na żywo. Dzisiaj Jeremi będzie grał o 1000 zł na live'iku. Zapraszam Cię, przybijam pionę, trzymajcie się, pozdro, nara.